Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Drosty52 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w LX2. Moi drodzy, odcinka nie było od chyba miesiąca, to jest bardzo dużo czasu. Natomiast już wracamy i tak mogę wam od razu powiedzieć, że kolejny odcinek będzie w troszeczkę lepszej jakości, ponieważ domówiłam sobie wreszcie ramię do mikrofonu. Aktualnie mojego Novoxa NCX mam na... Mam na takim stojaczku specjalnym, z którym on przyszedł. Natomiast już niedługo będzie ramię, więc ta jakość dźwięku powinna być jeszcze lepsza. Też wiadomo, koszyczek antywibracyjny. Zamówiłam też sobie nowe słuchawki bezprzewodowe, więc też będzie mi się na pewno wygodniej tutaj operowało grając na padzie, bo nie będą mi dodatkowe kable tutaj gdzieś zajmować miejsca. Nie wiem, czy to coś jeszcze jest do powiedzenia odnośnie nowości, które będą od przyszłego tygodnia. Jeżeli chodzi o odcinki z Kronik Myrtany, to one dalej będą w jakości, w jakiej będą. Nie polepszy się ich jakość, ponieważ już dawno temu skończyłam tę serię. Mam nagrane odcinki po prostu na zapas, do samego końca. I po prostu montuję je, kiedy tam ma się pojawić odcinek. Także z Aleksem będziemy na bieżąco, a Kroniki będą sobie gdzieś tam w pewnym stopniu w tle dokańczać jeszcze jakieś tam stare sprawy. Dobra, gadamy z Thornhildą. Butch i pozostali ogrodnicy wrócili do pracy. To dobrze. Jest coś jeszcze, w czym mógłbyś mi doradzić. Nie sprawiasz wrażenia kogoś, kto szukałby wskazówek. No nie gadaj. Dlatego zwracam się z tym do ciebie dopiero teraz. Znajdę chwilę. W czym rzecz? Coś mi podpowiada, że kryształki nie zaspokoją ogrodników na długo. Nie dziwi mnie to. Są nieszczęśliwi. Ale jak to? Przecież dostali nawet niezbędne narzędzia. Próbowałaś ich kiedykolwiek wysłuchać? Po co? Otrzymali jasne wytyczne. Wytłumaczyłam im, na czym polega ich zadanie. I to nie raz. A pokazałaś im to? Nie. Po co demonstrować coś, co zostało już wyjaśnione? Czy kiedykolwiek pochwaliłaś ich pracę? Nie widziałam takiej potrzeby. Czy traktujesz swoich robotników z takim samym szacunkiem, co sadzonki? Chyba nie. Tak sądziłem. Chyba pojmuję, o co ci chodzi. Wiem, co należy zrobić. Dałeś mi sporo do myślenia. Dzięki. Czy jakoś jeszcze ci pomóc? Nie teraz. Zgłoszę Fenrisowi, ile dla mnie zrobiłeś. A teraz wybacz. Wypada, bym wyjaśniła kilka spraw. Świetnie. Okej, okay, ogrodnicy Thornhild, zadanie zakończone i oni chyba wrócili. Chodźmy za Thornhildą, wydaje mi się, że to dosyć istotna sprawa będzie. Mamy z powrotem chyba ogrodników. Chyba, że muszę wrócić do Bacza, ale wątpię. Okej, Thornhilda sobie tutaj stanęła i nie wiem, czy tak powinno być, czy niekoniecznie. Sprawdźmy sobie przy okazji jakieś zadania. Niebezpieczny napad, skradzione kosztowności. Górnicy dla Złomusia. Tak, to musimy dokończyć. Tutaj obok, jak pamiętacie, była tablica ogłoszeniowa. Przestań tu wężyć. Chyba nigdy. Od teraz... Postaram się to zmienić. Chcę was wspierać, na ile to możliwe. A w razie wątpliwości, pytajcie. Śmiało. Czy w związku z tym nie będziemy już musieli pracować nocami? Tak. Nabierajcie sił. Przydadzą się wam. Razem sprawimy, że z tych sadzonek wyrośnie coś wspaniałego. Wszechserca zmienią ten świat. Tak jest. Nigdy nie zapomnijcie, ile znaczy nasza praca. Za pomyślne zbiory! Coś ty zrobił, że ta jędza tak bardzo się zmieniła. To nie do wiary.
godnie nam płaci, a na dodatek pozwala nam na przerwy. Lepiej to uczcimy, zanim stara zmieni zdanie. Okej, okay, księżycowe ziele jeszcze dostałam. Dobra, bo nas interesuje ta tablica tutaj. Wiecie, nie chciałam rozwieszać tych ogłoszeń, jak Thornhilda miała tutaj problem z ludźmi. No, bo mogłoby się to źle skończyć. Ale teraz możemy zawiesić ogłoszenie. Co tam robisz? Muszę znaleźć Złomusiowi nowych górników. Idź do Thornhildy. Nie podprowadzaj robotników bez jej zgody. Okej, no to musimy z nią porozmawiać. Instrukcje pielęgnacji. Wszyscy nowi ogrodnicy muszą upewnić się, że sadzonki mają stały dopływ many. Pod żadnym pozorem roślin nie można usuwać z pól, nim nie osiągną docelowych rozmiarów. Thornhilda. Dobra, no to chodźmy do niej. Wiecie, nie będę tego w takim razie bez jej zgody wieszać. Ona raczej nie powinna teraz żadnych problemów z tego robić. W końcu pomogliśmy jej. Właśnie to było moim celem, żeby najpierw to zrobić. Cześć, Thornhilda. Złomuś potrzebuje nowych ludzi do kopalni. Kolejnych? Przecież wielu już dla niego pracuje. Zdarzył się wypadek. Nie pierwszy raz. Lepiej mi powiedz, co ja mam z tym wspólnego. Prosiłbym, zawiesił to ogłoszenie. I myślisz, że od tak ci na to pozwolę? Bez kopalni Ford straci ważne źródło rudy. A bez sadzonek możemy równie dobrze odpuścić sobie naszą kampanię. Co do pracowników w kopalni... Czy zdołam cię jakoś przekonać? Nie, a poza tym męczy mnie już ta rozmowa. Pomimo to zgodzę się, byśmy doszli do jakiegoś porozumienia. Masz jeden dzień, by nakłonić mnie do zmiany zdania. Jeżeli nic nie wymyślisz, Złomusiowi pozostanie szukać ochotników gdzie indziej. Co do pracowników w kopalni... Chyba każdy może zdecydować, gdzie chce pracować, prawda? Oczywiście. Nie trzymamy przecież niewolników. Nie wypada więc, byś zabraniała mi zawiesić ogłoszenie. A co, jeśli ludzie zaczną odchodzić? Skoro im tutaj nie odpowiada, to i tak marny z nich pożytek. Coś w tym jest. Na pewno nie wolno dopuścić, by ucierpiała na tym produktywność. A zawieś sobie to ogłoszenie. Zobaczysz, nikt się nim nie zainteresuje. Kto by wolał harować w zatęchłym szybie, kiedy może delektować się świeżym powietrzem na polu? Nieźle. No zobaczymy, Thornhilda. Teraz może być problem z tym faktycznie, żeby ci ludzie odeszli, ale gdybyśmy Thornhildzie nie pomogli, no to może byłby z tym jakiś problem. Gotowe. Powinienem wrócić do Złomusia. Pewnie nadal siedzi gdzieś w forcie. Masz zgodę, Thornhildy? Tak. O, dobrze. W takim razie, w porządku. Okej, wymowna wiadomość jeszcze tutaj jest. Skradziono sejf. Pozwolić ukraść z magazynu sejf z naszymi pensjami. Co za bezmyślność. Jak nie dostaniecie wypłaty, możecie winić wyłącznie siebie. Thornhilda. Bobudka. To już żeśmy chyba czytali. Uwaga łupieżcy. To chyba też. I coś jeszcze, ale tego już nie mogę zebrać. Okej, to tak, wracamy do Złomusia. On z tego co widzę dalej jest w forcie, także przeniesiemy się na górę i sprawdzimy co tam u niego słychać. Dobra, wiecie, ja się teraz muszę też trochę odnaleźć z powrotem w świecie Alexa. Dawno nie grałam, ostatnio też tak prywatnie pogrywałam sobie w Rizę na trójkę, więc tam w ogóle całkiem inne sterowanie i w ogóle inna historia, fabuła, wszystko. No cóż. Infekcja. Zdążyłem już o niej zapomnieć. No niestety Jax ma dalej problemy. Natomiast my możemy powiedzieć Złomusiowi co nieco. Powiesiłem ulotki. Dobra robota. To mi się podoba. Weź to za fatygę. Dobry z ciebie gość. Chyba się posram ze szczęścia. Udało nam się. Uruchomimy tę kopalnię w Tremiga.
dopilnuję, by Fenris dowiedział się, co dla mnie zrobiłeś. Jeszcze raz dzięki, chłopcze. Dobry z ciebie sukin kot. Teraz idę po nowych górników i udamy się do kopalni. Gdybyś czegoś potrzebował, znajdziesz mnie właśnie tam. Na razie, syn. Dobrze. Okej, okay, i teraz takie pytanko. Co my mamy dalej zrobić? Zakażenie? No nie. Tawar nas interesuje. Zaufanie berserków. A jeszcze Tilas nam został. Uczeń Tilasa. Niepożądany Morkon. To później dopiero. Arcydzieło Kowala. Mokrołazy. No to nie jest coś, co by mnie kręciło raczej. Dobra, ukończone misje możemy sobie tutaj zamknąć. Towarzysze to mamy z Kają zadanie. To może niekoniecznie. Okej, ja mam w ogóle 10 punktów atrybutów i 3 punkty nauki. Trochę mało pieniędzy, ale coś powinniśmy wymyślić. A jak tutaj wygląda sprawa z tym zadaniem? Okej, ja tutaj już się kręciłam kiedyś. Ja się już tutaj kiedyś kręciłam. Ale... czy ja sobie poradzę z tymi bandytami? To chyba niekoniecznie. Wiecie co, możemy w sumie spróbować, tylko że tak. Na pewno wypadałoby się czegoś nowego nauczyć. Spróbować założyć jakąś może nową broń albo coś takiego. Pałasz uszkodzony, ubijak. No będzie kłopot z tym. Ja mam aktualnie chyba tę broń założoną. Fajnie by było udźwignąć sobie strzelbę. Albo jakiś łuk. W sumie nie głupi pomysł. Więc tak. Mamy trochę granatów, trochę różnych takich bzdur. Tak naprawdę. Co to za klucze? Klucz do skrzyni. Dobra, ten uczeń Tilesa, to też będzie problem z tym, coś czuję. Dobra. A odnośnie naszych atrybutów. Tą strzelbę chciałabym unieść chyba. Więc musielibyśmy sobie dać w siłę. 5. I w zręczność. No i dobra, zastosujemy to. I teraz dalej. Chociaż nie wiem, czy ja teraz nie spieprzyłam czegoś, ale chyba nie. Walka na drugi poziom by się przydała na pewno. Cios w plecy. Przetrwanie. Obudowa, ale to i tak byśmy sobie nie mieli dostatecznej ilości. No dobra. To co, może poszukamy sobie nauczyciela od siły. O Jezus kochany. Dobra. Oczywiście w Bastionie mamy takiego nauczyciela, więc od razu pójdziemy do niego. Oznaczę sobie go i pobiegniemy się nauczyć na kolejny poziom siły. Gorzej, że ja chyba nie mam tyle kryształków, aby się bardzo przydały. Bo niestety, ale coś czuję, że bez tego sobie nie poradzimy. Ogólnie potrzeba nam sporo gotówki. Nie mam zbyt wiele rzeczy do sprzedania i to mnie boli. Cześć, Jalg. Te oddziały bojowe w Bastionie. Nie masz żadnego planu, prawda? Czy tylko mi się wydaje? Szczerze mówiąc... cholera. Się tego domyślić. Chyba będę musiał improwizować. Potrzebuję przede wszystkim sporej grupy lojalnych towarzyszy. Ludzi godnych zaufania. Gotowych się poświęcić, gdyby wymagała tego sytuacja. Załatwisz to jakoś. Ręczę jedynie za Kaję i mój wysłużony dron bojowy. Zawsze to jakiś początek. Czy zdołasz zwerbować ich od razu? Co? Kaja do nas dołączy.
Doskonale. Jest jedną z najlepszych. Zawsze z dumą walczyłem u jej boku. Dobrze, ale to niestety za mało. Wspominałeś o innych, o kimś, komu można ufać. Potrzebujemy więcej ludzi. Cześć. Ostatnio sporo się tu kręcisz. Pewnie trafiła ci się jakaś lukratywna robota, co? Może przekażesz datek w postaci eleksitu na rzecz społeczności Bastionu. Skorzysta na tym nie tylko szósta siła. Poczujesz się dumny, że uczyniłeś coś dobrego. Co ty na to? Znalazłem swój stary dron bojowy. Wesprze nas. To dobre wieści. Dron bojowy Albów. Warto na nim polegać. Ręczę za niego. Świetnie. Wygląda na to, że wiesz, co robisz. Jeśli uda nam się go kontrolować, taki dron bardzo nam pomoże. Świetnie. A teraz do roboty. Musimy iść za ciosem. Chcę przekazać coś na rzecz społeczności. Dobrze. Ile eleksitu chcesz przekazać? Czyli dobra, możemy przekazać pieniądze. Na razie nie mam. Co dalej? Pora przejrzeć ekwipunek. Sprawdzę, co nam się przyda. Nie pomożesz przy tym, więc nic tu po tobie. Oczywiście, jeśli uda ci się znaleźć kolejnych ludzi, niech do nas dołączają. Godni zaufania czy nie, zaryzykuję. Potrzebna nam siła bojowa. Utrzymaniem kontroli będę się martwił później. No dobrze. Ja przyszłam się tutaj nauczyć oczywiście kolejnego poziomu. Gorzej, że ja nie mam eleksitu. Plany obrony Bastionu są gotowe. Przynajmniej na ten moment. Szukaj dalej. Potrzebujemy jak najwięcej ludzi. Dobra, chodźmy do jakiegoś tam handlarza. Może uda mi się coś przehandlować. O. Tutaj widzę, że możemy wykupić też sobie jakieś wyposażenia. Czego ty uczysz? Ty uczysz znowu rzemiosła. Otwieranie zamków. No, potrzebujemy do tego i tak zręczności. Jeżeli chodzi o sprzedaż rzeczy. Tarcza tunelowa, nie wiem, czy ja będę to nosić. Łuk ten możemy sprzedać na pewno. Modyfikatory. No, ma ten do siły założony. Czy ja mam jakieś takie, wiecie, bibeloty do sprzedania? Retro rakiety, receptury. No widzę, że nie za bardzo mamy pieniądze. To mi się trochę nie podoba. Ciężko będzie aktualnie coś w ogóle wymyślić, jeżeli o to chodzi. Okej, do miotaczy pocisków banitów, do oszczepy do miotaczy. Na razie to za dużo nie sprzedam niestety i to mnie bardzo martwi. Dobra, mamy kaję przy sobie. Okej, ja w ogóle się uczę na nowo sterować postacią. Dobra, jakby w ogóle stoimy z czasem, bo ja tak troszeczkę, wiecie, dosyć leniwie dzisiaj. Dobra, sprawdźmy sobie przede wszystkim na pewno dziennik. Niebezpieczny napad, skradzione kosztowności. No wydaje mi się, że z tymi berserkami moglibyśmy spróbować. Okej, tak się wyciąga łuk. Łuk. Okej, i tak się celuje. Dobra. To tak na razie schowaj tę broń. No i tak, i myślę, że sobie udamy się właśnie. Tylko tak, ciebie sobie na pewno odznaczę, bo już mi niepotrzebny ten znacznik. My się przeniesiemy tutaj pod fort i spróbujemy się zająć tymi bandytami. Dobra, ja się znowu uczę sterowania. W sumie mogłam sobie te retro rakiety załadować. Okej, Kaja, przestraszyłam się ciebie. Dobra, tak wchodzimy tutaj, tak tu.
Okej, ten przycisk jest od niczego, dobra. Może byśmy się napili co nieco. Tu mamy raptora, ja nie wiem jak ja sobie z nim poradzę. To chyba było niemądre. To było bardzo niemądre. Lepiej nie. Dobra, nieważne. Okolica jest cholernie niebezpieczna. Ja nie mam za bardzo... Ło kuźwa. Ja nie mam nawet możliwości teraz za bardzo... Wiecie co? A ten raptor oczywiście będzie mnie przez pół mapy gonił. Były bąblozwierze. Okej, ten bąblozwierz tutaj wszedł. W ogóle ten łuk jest bez sensu. Ja bym chyba wolała sobie, wiecie co, wyciągnąć teraz broń. Bo akurat na te bąblozwierzę to lepiej się sprawdza. I na te szczuromasy tak samo. Dobra. Ogólnie początki są trudne w takiej grze jak Alex. Ale w ogóle gry Piranii słyną z tego, że jest dosyć trudno. Tu by się przydało może dostać na jakiś dach. Okej, mamy jakąś fabrykę. Tam jest beczka wybuchająca. Dobra, ale może sobie jednak zmienię na... Gdzie mój łuk jest? Dobra, to sobie włóżmy pod trójkę. Dobra, muszę się nauczyć. Są łupieżcy. Nie robię im niczego kompletnie. Dobra, Kaja sobie powinna poradzić. Dobra. W ogóle... Okej. Ten tu przylazł. Czy Kaja leży? Czy mi się tylko wydaje? Nie, Kaja po prostu se zeszła na dół. Czy ktoś tutaj do mnie może zejść na... Wejdzie do mnie ktoś na górę? Czy tak nie za bardzo? Nie wiem. Dobra, przydałoby się zmienić teraz na łuk faktycznie. Aż gra zaczęła przycinać. Kaja chyba umarła. Tak, Kaja sobie tam leży teraz. Dobra. Okej, gościu. No, chciałabym tam trafić. Okej, cześć panie łupieżco. Nie podoba mi się to, że gra mi też zaczęła strasznie przycinać. Chyba za dużo się aktualnie nam dzieje na tym ekranie. Dobra, muszę zejść. Tylko... I nie wiem, czy ta broń jest dwuręczna, czy jak to działa.
Dobra, trzeba będzie troszeczkę się wyleczyć. Okej, witam panów. No. Dobra, leczymy się dalej. Dobra, trochę potańczymy sobie. Widzę, że Kaja aż wstała mi pomóc. W sumie... Dobra. Całkiem nieźle poszło. Wiadomo, to nie są wszyscy, ale... Jak z taką ilością łupieżców sobie poradziłam, to jest naprawdę miło. Co prawda wyglądało to naprawdę dosyć komicznie. No ale chwilowo nie mam możliwości, wiecie, nauczyć się czegoś więcej, bo też nie mamy kasy. Tam dalej mogą być jeszcze jacyś łupieżcy. Ale możemy się chwilowo, myślę, że rozejrzeć tutaj. Też dalej oczywiście nie poszłam sobie po te fajne okularki, co nie? To trochę komplikuje sprawę, bo byśmy więcej widzieli. Na pewno. No ale cóż. Dobra, łóżko mamy i kuferek. Jeszcze nie mogę tego zrobić. Niestety nie możemy jeszcze tego otworzyć. Trzeba będzie pamiętać o tych wszystkich kufrach. Sporo, wiecie, kosztowności tutaj po prostu tracimy chwilowo, bo nie jesteśmy w stanie się do nich dostać. No ale trudno. Dobra, no jesteśmy, można powiedzieć, w centrum. Jest tu ktoś jeszcze? Okej. Oj, oj, oj. To nie było miłe. Dobra, trochę się zapędziłam, trzeba przyznać. Dobra, ale tutaj niczego i tak nie było, więc... Możemy się zająć tym gościem. Okej, gdzie jesteś? Kaja, fajnie by było, jakbyś gościa trochę przypiekła. Dobra. Dobra. Jak ja sobie radzę? Nie wiem. Jest całkiem chyba sprawnie. Okaja go teraz, wiecie. No. Super. Oj, nie wiem tego Kaja. Nie wiem, ale szukamy kosztowności. Mamy złom. Ale ochrona przed promieniowaniem i ekstremalnymi warunkami pogodowymi może... Dobra, nie mam ochoty słuchać radia dzisiaj. Jakaś filiżanka nam się trafiła. No będzie na sprzedaż, ale niewiele z tego dostaniemy kasy. Skrzynia z łupem. No i pięknie. Mamy tutaj pieniądze. Skradzione kosztowności. Ręka Midasa. Zadanie ukończone. Pozbierajmy troszeczkę tego, co tutaj jest. I będziemy mogli oddać zadanie. Nie wiem, co będziemy musieli więcej zrobić. Ten uczeń dla Tilesa będzie do znalezienia. Tam w sumie w okolicy tego ucznia można znaleźć te okularki, więc byłoby w sumie dla nas to świetne, gdybyśmy tamtędy sobie... Tam byśmy poszli i pozwiedzali trochę. Ale problem jest taki, że tam jest dosyć trudny teren.
Okej, tam też są jeszcze jakieś zabudowania. Tylko czy tam też będzie coś do znalezienia? Ciężko w sumie powiedzieć. Tutaj są jakieś towary. Średnia torba eliksiru to się na pewno przyda. Papier toaletowy może pójść na sprzedaż. Dobra, tam w stronę wody to może nie będziemy szli. Bo jak natrafię na jakiegoś mokrołaza, to nie będzie miło. Tutaj jeszcze nam zostało jedno ciało do obgrabienia. No, mają trochę eliksiru ci łupieżcy, więc jest szansa, że po tej naszej wyprawie będziemy w stanie się nauczyć nowej umiejętności. O, fakt, tutaj jest pole minowe. Dobrze, że to przeżyłam. Dobra, to wiecie co? Wydaje mi się, że możemy wracać stąd, że raczej już nic tutaj nie będzie dla nas. My idziemy z tym do Gardara. Nie pamiętam, żeby on nam to zadanie zlecał, ale... No dobrze, niech będzie. Myślałam, że to od kogoś innego. Zabrałem to łupieżcom. Ty? Jakim cudem ci się to w ogóle udało? Zamiast zadawać pytania, może po prostu mi zapłacisz. Nie zapominaj, z kim rozmawiasz. Proszę, to dla ciebie. Z reguły nie lubię takich samotnych wilków, ale nie pamiętam, bym coś o tym wspominał, więc zasłużyłeś na pełną kwotę. Zaczekaj chwilę. Chyba widzę tu pewną szansę. Jak brzmi plan? Udowodniłeś już, że potrafisz sobie poradzić z bandą łupieżców. Ale co powiesz na większe wyzwanie? Podołałbyś? Więksi łupieżcy? Pewnie. Da się zrobić. Mondrala, mówię o trolu. Ta bestia ma już na koncie 3 naszych najlepszych wojowników. Byłem pewien, że sobie z nim poradzą. Dlatego potrzebny mi ktoś, kto jest nie tylko silny, ale i wystarczająco sprytny. Co do tego trola... Dlaczego twoi łowcy się nim nie zajmą? Ci kretyni? Żyj i daj żyć innym, co za bzdury. Astrid twierdzi, że to my go sprowokowaliśmy i że to przez nas zaczął sprawiać kłopoty. Ale co mieliśmy zrobić, co? Siedzieć i patrzeć, jak przechodzi przez bramy? Wtedy ogrodnicy uderzyliby i do nas z pretensjami. Rozmawiałem o tym z Fenrisem i postanowiłem posłać tam kilku moich ludzi. Co okazało się błędem. Nie, nie, trzeba działać. Nawet jeśli z góry wiadomo, że to się nie uda. Prawdziwym błędem jest bierność. Gdzie znajdę tego trolla? Jak mówiłem, bestia nieubłaganie się do nas zbliża. Spróbuj na północny zachód od naszych upraw. Jeżeli chcesz zyskać całkowitą pewność, zapytaj Astrid. Jej chata stoi w tamtej okolicy. Może nawet uda ci się ją namówić, by się z tobą zabrała. Zajmę się tym. To nie będzie spacerek po parku. Potraktuj sprawę poważnie, albo lepiej zacznij już spisywać testament. Ale o czym ja gadam? Bez wątpienia wiesz, co robię. Idź i ubij bestię. No, to może być trudne, ale tak, teraz przed nami dużo większe wyzwanie. To znaczy... Okej, wrodzy zwiadowcy, no niekoniecznie. Ścisły sojusz, wspólne dążenia. Twarde negocjacje, to na razie nic. Wyeliminuj trolla, uczeń Tilesa. A takie pytanie, jak ja bym teraz... poszła sobie do Fenrisa, to czy może to wystarczy, może wcale nie muszę już zadania dla Tilesa robić akurat teraz, bo wiecie, chciałabym się tutaj dostać, całą sprawę z berserkami ogarnąć, więc no, dobrze by było się dowiedzieć, czy naprawdę muszę pomagać jeszcze trzeciej osobie, bo jeżeli nie, to od razu byśmy się już dostali do szczura i to byłoby na pewno bardzo przydatne dla nas. Okej. Jesteśmy już obok Fenrisa tak naprawdę.
I jak mi idzie? Cóż, Złomusz ma o tobie dobre zdanie. Wygląda więc na to, że spisujesz się nieźle. Torhilda była zadowolona, a to nie małe osiągnięcie. Dobra robota. Tajlas nie ma do ciebie przekonania. Może postaraj się bardziej. W porządku. Załatwiłeś sobie wsparcie. Potrzebujesz tylko mojej zgody. W tym celu musisz przejść próbę wierności szczurowi. Ostrzegam cię, nikomu się dotąd nie powiodło. Dlatego lepiej nie rób sobie nadziei, jasne? To już moje zmartwienie. Twoja pewność siebie jest imponująca. Ale posłuchaj, czego chce szczur. Co to w ogóle za próba? Jak wiesz, znajdujemy się w dawnym obozie banitów. Wielu się do nas przyłączyło. Niestety nie wszyscy darzą nas, berserków, szacunkiem. Może zauważyłeś, że banici prowadzą kampanię propagandową? Tak, rozmawialiśmy o tym z Wulfem. Rozumiem. To nam ułatwi sprawę. Nie muszę się rozgadywać. I tak miałem cię do niego posłać. Pomóż mu odnaleźć źródło tej szkodliwej propagandy. Jeśli ci się uda, pozwolę ci zobaczyć się ze szczurem. Okej, dobra. No to w takim razie ruszamy. Czy ja mam to zadanie oznaczone? Tak, Wolf. Stój. Dobra, oczywiście ja się pomyliłam i pobiegłam w złą stronę. Nie przejmujemy się. Lecimy dalej. Jestem w sumie zadowolona z tego, jak nam się to wszystko układa. Mimo wszystko udało się sporo zrobić. Tak naprawdę myślę, że możemy się nawet nauczyć teraz walki na wyższym poziomie, bo ja mam aktualnie kryształków 1155. Więc w sumie możemy później do Tialga się dostać. Jeżeli chodzi o ucznia Tilesa, to wydaje mi się, że zaczekamy z tym trochę. Chociaż ten poziom walki przydałby się wyższy i może tutaj uda nam się jakieś wbić poziomy. I tutaj możemy dopytać. Co wiesz o zamachu na życie szczura? Fenris niczego nie wyjaśnił? Dobra, będę się streszczał. Banici podłożyli bombę w górnej dzielnicy. Jednak ich plan wziął w łeb. Szczur zamknął po tym cały obszar. Był następnie jedynym, którzy nigdy go nie zawiedli. Od tamtej pory ktoś w forcie rozprowadza agitkę. Chciałbym powiedzieć ci więcej, ale to wszystko, co ustaliłem. Co? Śmiało, przyjrzyj się ulotce. Okej, trochę pordzewią. Dobra, musimy to przeczytać. Gwóźdź i ulotka. Mam nadzieję, że tego nie sprzedałam. Zapiski, dbanie o sadzonki, notatki, pobudka, to chyba to. Książę padł, fort padł, banici padli, berserkowie rządzą na Magalanie. Wierutne kłamstwa, przyjdź do krateru i dołącz do nowego księcia, pokażemy ci prawdziwą wolność. Masz informacje, masz broń, zapłacimy za wszystko, z czym przyjdziesz. Banici powstaną na nowo, Baxter, książę Ateris. Prawa Goliet. Dobra, czyli wychodzi na to, że nas interesuje właśnie to. Jeżeli chodzi o ten gwóźdź, amunicja, modyfikatory, to będzie pewnie w tych przedmiotach tutaj. Wytrych, klucz do skrzyni, zniszczony klucz, młot pneumatyczny, mam aż dwa. A gdzie ten gwóźdź jest? O, mam plan na granaty. O, przy okazji. To się przyda. Gdzie ten gwóźdź? Gwóźdź, na którym zawieszono agitkę banitów w forcie. Widać ślady uderzeń młota Kowalskiego. Raczej nie został wyprodukowany przemysłowo. Co do ty... Dobra. Może tak. Wygląda trochę pordzywa, wygląda normalnie. Gwóźdź najwyraźniej powstał w kuźni. Dobrze. Wywnioskowałem to samo. A ulotka, co o niej myślisz? Odręcznie, prezentuje się ciekawie. Ulotka wydaje się o wiele większa niż potrzeba.
Intrygujące odkrycie, ale moim zdaniem nieistotne. Zauważyłeś to samo co ja. Prawdopodobnie wykuto go w kuźni. Ale dlaczego nie dopatrzyłeś się menu baru z tyłu ulotki? Chyba nie przeanalizowałem jej zbyt wnikliwie. Pozwala to zawęzić krąg podejrzanych. Karczmarka Chloe i kowal Lasse. Każde z nich mogło maszać w tym palce. Strażnikowi niczego nie zdradzą, ale wobec kogoś z zewnątrz nie będą prawdopodobnie aż tak ostrożni. Chcę, byś przepytał ich oboje. Ja przyjrzę się, kto odwiedza bar Chloe. Rozumiemy się? Jak najbardziej. Dobrze. Przyjdź do mnie, gdy z nimi pomówisz. Okej. Okay. Świetnie. Okej, okay, dobra. Ja mam teraz pewnie inne zadanie w ogóle załączone, prawda? Propaganda Baxtera musimy sobie zaznaczyć. To tak, zacznijmy może od Chloe. Jesteśmy tutaj bliżej. Widzę, że założyliście już maski. Dobrze. Zanim zaczniemy, muszę wam coś powiedzieć. Zbliżcie się. Nie każcie starcowi nadwyrężać gardła. Dużo lepiej. A teraz słuchajcie. Zaraz wejdziemy do kopalni. Przyda wam się jakaś broń oraz coś do jedzenia, spania i relaksu. To ostatnie to wasza sprawa. Narzędzia czekają na dole. I pamiętajcie, w kopalni jest w cholerę gazu. Często wymieniajcie filtry, jasne? No, to do roboty. Okej, czyli Złomuś będzie teraz w kopalni. W porządku. My idziemy do karczmy Chloe. Może się dowiemy czegoś. Co do zapasów Agitka. Widziałaś to kiedyś? Czy to jeden z tych świstków reklamowych bandytów Baxtera? Tak. I co mi do tego? Wykorzystali do tego twoje menu? To wiele wyjaśnia. O co konkretnie chodzi? Nie podejrzewamy cię przecież o współpracę z banitami. Czy pomożesz nam wyjaśnić tę sprawę? Z miłą chęcią. Przypuszczałam, że ktoś je podkrada. Co chwilę zlecam wykonanie nowych. Niewiarygodnie mnie to wkurwiało. Najwyższy czas zacząć skrobać ceny kredą na tablicy. Chociaż po prawdzie, od kilku tygodni żadne mi chyba nie zginęły. Słowo. Tu raczej nie znajdziesz winowajców. Jeśli to wszystko, to powinnam wracać do roboty. Naprawdę chciałabym ci pomóc. Musisz węszyć dalej. Przepytaj Chloe. Dobra, został nam jeszcze Lasse. No wątpię, że oni mają coś z tym oboje wspólnego. Wiecie, trochę mnie rozwala to, że przy tym śledztwie musimy sprawdzać gwóźdź. W sensie no logiczny. Gwóźdź jest wykuwany przez kowala. Jest tutaj jeden kowal, ale no to nie sprawia, że wiecie, że od razu jest winny, nie wiadomo czego. No jakby ulotki się przybija gwoździami, to jest logiczne, także nie wiem, po co tutaj roztrząsać sprawę gwoździa. No gorsza sprawa była faktycznie z samymi w sobie ulotkami. Dobrze, zróbmy zapis taki kontrolny i pogadajmy sobie z Lasse na ten temat. Czy te gwoździe to twoja robota? Zobaczmy. Niewykluczone. Dawno nie wytwarzałem gwoździ. Mimo to te dłuższe mogą być moje. Przestałem je produkować, ponieważ ciągle mi je podbierano. Dlaczego pytasz? Ktoś kradnie ci gwoździe? Już nie. Skończyłem je wykonywać. I tak brak mi na nie czasu. Gdzie je znalazłeś? Przybijano nimi ulotki propagandowe banitów. Czy to znaczy, że jestem podejrzany? A co jeśli tak? Co za straszliwa bzdura. Lubię to miejsce. Swoją pracę też.
Po co miałbym się przyłączać do banitów? Nie szanują metalu. Nie potrafią się z nim obchodzić. Wykuwają sam złom. Nie zniósłbym tego. Dlatego trzymam się od nich z daleka. Przykro mi, ale ci nie pomogę. Nigdy nie złapałem złodziei. Świetnie znali się na swoim fachu. W takim razie muszę szukać dalej. Życzę ci, byś odniósł sukces. Powodzenia. Dobra, czyli wychodzi na to, że wracamy do Wulfa. Tak w sumie, no to faktycznie wychodzi na to, że mamy w obozie po prostu jakiegoś złodzieja, który podkradał Chloe ulotki i podkradał lasce gwoździe. Ale w sumie z jednej strony... Znaczy dobra, no po co to głupie pytanie? No skoro Chloe miała ulotki, no to prosto było po prostu napisać na drugiej stronie to. Ulotek było zresztą dużo. Jeżeli chodzi o gwoździe, no to wiadomo, Kowal miał zawsze gwoździ dużo. Po co kupować gwoździe? Lepiej było ukraść. Także no fajnie. Zobaczymy, kto okaże się winny i w ogóle jak to wszystko wyjdzie. Rozmawiałem z Chloe. I co? Miała coś wspólnego z tymi ulotkami? Podobno ktoś ukradł jej menu. Zamierzała nawet pozbyć się kart napojów na dobre. Nie musiałaby wtedy na okrągło tworzyć nowych. Prawdopodobnie nic jej z tą sprawą nie łączy. Zamieniłem z lasem parę słów. I co? Czy twoim zdaniem jest w to zamieszany? Nic na to nie wskazuje. Ktoś gwizdnął mu gwoździe z warsztatu. Identyczne jak te, na których wieszano ulotki. Niewiele nam to daje. Zdołaliśmy coś ustalić. Gwoździe rzeczywiście należały do niego. Oba tropy okazały się do chrzanu. Mnie też się nie powiodło. Obserwowałem knajpę, licząc na to, że coś zauważę. Niestety bez efektu. Kilka osób zachowywało się podejrzanie, ale nikt nie ukradł. Musieliśmy coś przeoczyć. Omówmy więc wszystko, co wiemy na temat ulotek. Nasi podejrzani wydają się niewinni. Prawdziwy sprawca ukradł im menu i gwoździe. Zgadza się. Ponadto do kradzieży doszło już jakiś czas temu. Nikt nie zauważył złodzieja, więc raczej nie mamy do czynienia z podrzędnym rabusiem. Ten ktoś zna się na rzeczy. Co jeszcze ustaliliśmy? Ulotki wykonano i rozwieszono przy użyciu przedmiotów dostępnych w forcie. To ciekawe spostrzeżenie. Być może wina leży po stronie kogoś, kto przebywa tu od dawna, a nie przybysz. Coś jeszcze? Za wszystkim prawdopodobnie stoją banici. To akurat oczywiste. Rzecz jasna, łatwo byłoby ich w ten sposób wrobić, ale jakoś mnie to nie przekonuje. Podsumujmy. Za rozpowszechnianie agitki oraz zamach na życie szczura najpewniej odpowiadają banici zamieszkali w forcie. Nie jest to też zgraja amatorów. Co teraz? Szczerze mówiąc, nic nie przychodzi mi do głowy. Nie mamy innych możliwości. Musimy spróbować złapać ich na gorącym uczynku. Czyli czekamy? Prawdopodobnie warto rozejrzeć się po forcie po zmroku. A nuż nam się poszczęści. To zapewne nie najlepszy plan, ale jeśli nie wpadłeś na inny... Niestety. Wiele zatem nie zdziałamy. Odezwij się, jak będziesz gotowy. Okej, no to ruszajmy na nocny patrol. Ruszajmy na nocny patrol. Nocny patrol urządza się nocną porą, prawda? Znajdź jakiś pokój... Jezu, dlaczego nie możemy po prostu poczekać do nocy, gościu? Tylko ja muszę szukać miejsca do spania. Czemu to nie może być takie proste, że po prostu nagle, wiecie, dzieje się noc i jest po sprawie? Tu nie było łóżka w tym miejscu? Było. Dobra, do północy się prześpimy w takim razie. I może jeszcze nawet zdążymy zrobić sobie ten patrol dzisiaj. Idziemy. No idziemy, idziemy. Dobra. Myślę, że nie ma sensu zostawiać tego na kolejny odcinek.
Ruszajmy na nocny patrol. Gotowy? Ja tak. W drogę. A może zejdziemy z utartych szlaków? Sprawdźmy, co dzieje się na tyłach domu. Pamiętaj, że nie mamy do czynienia z idiotami. Nie będą włóczyć się po głównej drodze. No dobrze, no to przejdziemy się w takim razie tyłami. Skoro Wolf prowadzi, to jest dobrze. Cicho, ktoś tam jest. Zajmę się nim. Dobrze, zaczekam tutaj. Tylko bądź gotów mi pomóc, gdyby próbował uciekać. Ej, ty! Chodź do tu! Że co? Do mnie mówisz? Nie udawaj głupka! Co ty tutaj wyprawiasz? No, muszę się tu z czymś uporać. Wiem, że to ty próbowałeś zabić szczura. Nie próbuj zaprzeczyć. Co? Nie! Dlaczego miałbym to zrobić? Należę do berserków od 6 lat i nigdy nie uczyniłem nic złego. Przysięgam. W takim razie wytłumacz mi, co tu robisz. Ja... bo... w gruncie rzeczy... kurwa... Dobra, przyznam się, po prostu załatwiałem tu... załatwiałem się przez okno. Co takiego? Słuchaj, gość, który tu mieszka, przystawiał się do mojej kobiety. Zamierzałem mu dać nauczkę. W sumie też bym się wkurzył, choć to pewnie lekka przesada. Ale w porządku, wierzę ci. Wynoś się, zanim zmienię zdanie. Nara, Gnara. Dziękuję, więcej mnie nie zobaczysz. Cóż, to była sprawa do olania ciepłym moczem. Dosłownie. Jakby na to nie patrzeć, sikanie przez czyjeś okno nie jest niezgodne z prawem. Zapomnijmy o tym jak najszybciej i chodźmy dalej. Nie wygrasz z zewem natury. Nie ukryjesz się przed nami. Okej, przez to myślałam, że goście po prostu... Miej oczy szeroko otwarte. O Boże, nie, Całomowy dobra. Całomowy może okazać się każdy szczegół. Nieważne. Dobra, coraz ciekawsza ta gra się robi, naprawdę. Pozdrawiam. Słyszałeś? Nie. Nie wiem, o co ci chodzi. Sprawdźmy to. Ta dwójka wygląda podejrzanie, co? Podejdźmy i podsłuchajmy, o czym rozmawiają. Słusznie. Warto najpierw co nieco się dowiedzieć. Przysuń się odpowiednio blisko. Czekaj na mój sygnał. Cześć, kotku. Już ci mówiłam. Nie jestem zainteresowana. Zostaw mnie w spokoju. Oj, daj spokój, złotko. Wiem, że tego chcesz. Nie zgrywaj takiej niedostępnej. A teraz pokaż mi swoją. Ej! Tyle nam wystarczy. Wy tam, stać! Co ty wyprawiasz, dupku? Zmarnowałem przez ciebie okazję. Posłuchaj, co mówisz. Alkohol za bardzo szumi ci we łbie. Ej, spokojnie. Nic by mnie nie zrobił. Nie radzę ci więcej odzywać się tak do kobiety. Bo jeśli to do mnie dotrze, to w najlepszym wypadku oberwiesz w pysk. Kurwa, dobra, rozumiem. Pewnie faktycznie wypiłem za dużo. Zjeżdżaj stąd i porządnie się wyśpi. Zastanów się też nad sobą. No już, spływaj! Na takiego śmiecia zawsze warto mieć oko. Nie zapomnę jego gęby. Pojebana akcja, ale nie po to tu jesteśmy. Rozejrzyjmy się przy kuźni. To stamtąd ukradli gwoździe. A nuż wrócą po więcej. Że też wydarzyło się tu coś takiego. Aż trudno uwierzyć. W Goliet nigdy by do tego nie doszło. No ja nie chcę nic mówić, ale robi się chyba powoli ranek. Oby los się do nas uśmiechnął, u kowala. W rzeczy samej. Powoli kończą mi się pomysły. Okej, no to pójdziemy jeszcze to sprawdzić. Przynajmniej nie była to zupełna strata czasu. Sporo się dzisiaj dzieje. Niestety nic z tego nie wiąże się z ulotkami. No ja bym wolała, żeby takie rzeczy się nie działy. Raczej nie natkniemy się już dzisiaj na nic, co łączyłoby się z naszym śledztwem. Mimo to nie traćmy nadziei. Obchód jeszcze trwa. No dobrze. Patrz tam, przy kuźni. Ty się nim zajmij.
idź z nim pogadać. Nie ma sprawy. Dobrze, tylko nie wygłupiaj się bez potrzeby. Ja zostanę na czatach i dopilnuję, by nie uciekł. Okej, nie mogę się zapisać? Mogę. Dzień dobry. Ty, tam! Co? Czego? Co? Okradamy kogoś? W chuja lecisz? Nawet nie jesteś zafajdanym strażnikiem. Gówno się ode mnie dowiesz. A teraz ci odpieprz. Okej. Odpowiadaj na pytania. Chyba, że wolisz zarobić buta w ryj. Podobasz mi się. No to dawaj, pokaż na co cię stać. Okej. Coś się tu dzisiaj wydarzy, czy... Dobra, gościu jest trochę odpalony. Zaczynajcie! Dobra, próbujmy go odepchnąć. Ło kurde, ale to było dobre. Nie musi mi się to... Kurwa. Nie patyczkujesz się, co? Powiedz, co tutaj robisz. Chyba, że chcesz, żebym znowu obił ci gębę. Dobra, już dobra. Będziesz jednak zawiedziony. Nie próbowałem niczego ukraść. Szukałem fajek. Na pewno gdzieś się tu zgubiłem. Całą noc siedziałem w knajpie. Wyszedłem na dymkę i upuściłem paczkę papierosów. Wtedy zjawiłeś się ty. Mam uwierzyć w tę bajkę? Gówno mnie to obchodzi. Nie zmyślam. Możemy prać się po mordach do usranej śmierci, ale to niczego nie zmieni. Nie jestem złodziejem. Dobra. A teraz wynoś się. Bez zabaw. Wracam do Chloe, bo czeka tam na mnie jeszcze stuzin butelek. Ale się dziś nawalę! W sumie nie musi mi się to podobać. Oj, Kaja, a ty mogłabyś się ogarnąć. Znów jesteśmy w dupie. Kończmy obchód i chodźmy do tawerny. Mogłeś mi pomóc z nim walczyć. Wiedziałem, że dasz sobie radę. Poza tym znalazłem fajki, które zgubiłem. Dla mnie przemoc to ostateczność. Załatwiłbym tę sprawę inaczej. Ale dość jęczenia. Wracajmy. No sorry, ale nie miałam chyba tyle budowy, nie? Oczywiście, że nie. Zaczynam tracić nadzieję. Ja też. Dobra, dokończymy sobie oczywiście ten nocny patrol. Masz jednak zadatki na świetnego berserka. Dobra robota. Dziękuję, Dax. Dobra robota. Serio? Przed chwilą mnie opieprzyłaś. O, Kaja ma rozdwojenie jaźni w tej części chyba. Zaraz dotrzemy na miejsce. Widzisz coś podejrzanego? Nope. Niestety. Cholera. Ja też nie. Okej, fajnie, miło, naprawdę. Może się coś uda, może się nie uda. A no nie wiem. Chwilowo jest raczej spokój. Wróciliśmy pod knajpę. Chyba do niej wstąpię i spróbuję wtopić się w tłum, popytać. Kto wie, może coś usłyszę. Więcej nie zdziałamy. Cała noc zmarnowana. Już się poddajesz? Może. Sam nie wiem. I tak powinniśmy się rozdzielić. Prawdopodobnie dzięki temu bardziej nam się poszczęści. Oprócz tego nic więcej nie przychodzi mi do głowy. Poinformuj mnie, gdy zobaczysz lub usłyszysz coś, co może nam się przydać. Cokolwiek. W porządku. Do zobaczenia. Nieźle. Okej, no to będziemy myślę, że kontynuować to w kolejnym odcinku. Dziękuję wam, moi drodzy, bardzo serdecznie za oglądanie tego. Mam nadzieję, że wam się podobał. Mam nadzieję, że stęskniliście się za Alexem i że cieszycie się, że wrócił. Cóż, jeżeli wam się podobało, zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla was ten materiał. Trzymajcie się i cześć!